Siemanko, z tej strony Bartek, a oto 10 porad dla początkujących w Fortnite Battle Royale. Zapraszam. Kiedy wyskoczyć z autobusu? Zapewne wielu z Was zastanawia się nad odpowiedzią na to pytanie. Na pewno nie na początku, kiedy większość graczy opuszcza pojazd. Dobrym sposobem jest opuszczanie autobusu jako ostatnia osoba. Wtedy mamy pewność, że na dole będzie mało graczy. Możemy również wyskakiwać w miejscu, w którym chcemy wylądować, w pobliżu tego miejsca. Wtedy również spadając w dół będziemy jako pierwsi. Lub też możemy wyskoczyć, kiedy widzimy lukę pomiędzy skoczkami. Jak i gdzie spadać? Najszybciej spadamy, gdy wychylamy się głową do dołu. Po otworzeniu spadochronu również wychylmy się na maksa do przodu, żeby szybko opadać. Celujemy w miejsca, gdzie znajdziemy broń lub skrzynię. Kluczowym jest pozyskanie jak najszybciej broni. Dobrze jest unikać dużych i popularnych obiektów, gdzie spadnie dużo graczy. Skrzynie lubią się respić w tych samych miejscach, więc znajomość mapy może okazać się przydatna. Rodzaje broni. W Fortnite mamy broni krótkodystansowe, średniego zasięgu, jak i długiego. W zależności od koloru, broni zadają różne obrażenia. Od najsłabszych szarych, poprzez zielone, niebieskie, fioletowe, aż do legendarnych pomarańczowych. Potiony i apteczki. Podczas gry możemy natknąć się na niebieskie potiony. Pojedynczy potion po wypiciu może podnieść nasz armor o 50 HP. Oprócz nich mamy również apteczki, dzięki którym opatrzymy nasze rany i podniesiemy poziom zdrowia. Skradanie się i kryjówka. Kiedy nie znamy pozycji naszych wrogów, powinniśmy zachowywać się maksymalnie cicho i niepostrzeżenie. Ważną rzeczą, o której zapominają gracze, jest zamykanie za sobą drzwi. Chyba nikt nie chce zginąć od strzału w plecy. Podczas sprintu ciągną się za nami obłoki kurzu, które przeciwnik może dostrzec w dalszej odległości. Możemy również zastawiać pułapki na przeciwników, które zabijają ich instant killem. Wykorzystujemy krzaki oraz drzewa do chowania. Unikanie walki i przeciwnicy. Jeżeli wypatrzymy wroga, nie strzelajmy do niego od razu. Starajmy się go śledzić i przewidzieć jego kroki, co przyda się w doborze optymalnej pozycji do zabicia go. Niejednokrotnie może się okazać, że nie tylko my na niego polujemy. Dobicie rannego jest o wiele skuteczniejsze i łatwiejsze niż walka z dwoma przeciwnikami. Oddawajmy tylko strzały, gdy mamy pewność, że dojdą do celu. Amunicja w grze jest ograniczona. Budowanie ścian. Crafting jest sposobem, by dostać się w trudno dostępne miejsca lub jako osłona przed przeciwnikiem. Mosty, schody, bunkry, mamy kilka możliwości budowli. Przewaga wysokości. Zawsze staraj się wchodzić na góry, z których masz widok na okolice. Da ci to świetne miejsce obserwacji i przewagę nad przeciwnikami. Cierpliwość. Po wylądowaniu nie biegnij od razu do okręgu. Poczekaj, zbierz użyteczne przedmioty, obserwuj teren i ścieżki przeciwników. Maksymalnie opóźnij swój bieg do bezpiecznej strefy. Burza. Oko burzy nie zabija od razu. Jeżeli znajdziesz się w środku, twoje życie zacznie spadać około 1 punktu zdrowia na sekundę, co zazwyczaj starczy na dobiegnięcie do granicy. To było 10 porad dla początkujących Fortnite Battle Royale. A jakie są wasze triki? Dajcie znać w komentarzach. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli mój poradnik wam się podoba. Dzięki, cześć!